Latem, w ciągu tygodnia, w owe dni wolne od cyrkowych zajęć, ruszaliśmy gromadą poza Podzamcze, w rejony nieodwiedzane, w ulice i place wyłaniające się ku nam z terenów, skąd przegania się żebraków, domokrążców, cyrkowców. Wśród drzew za wysokimi sztachetami spały okazałe domy, rozrzucone w głębi parku, zwrócone w naszą stronę milczącymi oknami i drzwiami, które przykuwały nasze oczy. Czasami biegliśmy za miasto, przez most nad Przemszą, ku Rogatce, gdzie w czarnej zieleni nurzał się dwór tajemniczy, wsparty o nieruchome łąki i zmęczone drzewa chylące się pod brzemieniem owoców. Była gorąco i cicho, i aż wstrzymywaliśmy oddech. Takie to było piękne. Rozkładaliśmy się na murawie i patrzyliśmy na wysoką ścianę najbliższego domu, bielejącą pośród drzew. W alei koło domu spostrzegliśmy jakiegoś człowieka. Przechodziła kobieta w białej, długiej sukni, z rękawami przyciśniętymi do piersi. Z uwagą obserwowaliśmy jej drogę. Odnajdywaliśmy ją, przesłanianą krzewami, pomiędzy gałęziami i liśćmi, w których nasz wzrok mógł się zaczaić i patrzeć. Patrzeć na te zjawiska nieziemskie. Bywało, biegliśmy nad Przemszę. Miejsce, w którym zatrzymaliśmy się, nazywało się Za Kordonem. Tu trawy były inne niż na Podzamczu. I nawet Przemsza pachniała zielskiem i wodą, a nie rynsztokiem. Leżeliśmy tam godzinami, opowiadając sobie zasłyszane baśnie i legendy. Najchętniej o marlakach i strachach, o wyczynach bandytów i zbójców, o wielkich bogaczach i skarbach leżących gdzieś w ukryciu, pod kamieniem lub pod drzewem, albo we wnętrzu wzgórza, takiego jak Góra Zamkowa czy Syberka. Było to dość znaczne wzniesienie biegnące wzdłuż drogi wiodącej z Będzina do Czeladzi. Stały na tym wzgórzu resztki jakiegoś rozsypującego się domostwa. Było ono widoczne z łączki za Przemszą, za Kordonem, ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, co oznacza nazwa Syberka i jak to się stało, że dom otrzymał taką nazwę. Najchętniej spędzaliśmy tam sobotnie popołudnia.